Suma długości krawędzi prostopadłościanu prawidłowego trójkątnego jest równa 24. Jakie wymiary powinien mieć ten prostopadłościan, aby jego objętość była największa? Zaczniemy od rysunku pomocniczego. Mamy tutaj prostopadłościan prawidłowy trójkątny, czyli taki, który w podstawie ma trójkąt równoboczny. Narysujmy go. Każda ściana boczna jest prostokątem. Natomiast w podstawie górnej i dolnej mamy trójkąt równoboczny. Oznaczmy krawędzie tego prostopadłościanu. Proponuję, aby w podstawach krawędzi nazwać x, ponieważ jest to trójkąt równoboczny. To każda z krawędzi to będzie x. Natomiast krawędź boczną nazwiemy h, czyli jest to wysokość. Wiemy, że suma długości krawędzi tego prostopadłościanu, jest równa 24. Dodajmy więc wszystkie krawędzie. W jednej podstawie mamy 3 krawędzie długości x, w drugiej podstawie również 3, czyli razem mamy 6 krawędzi o długości x i mamy 3 krawędzie o długości h, czyli mamy plus 3h. Razem mamy dostać 24. W ten sposób otrzymaliśmy pierwsze równanie. Z niewiadomymi x i h. Możemy jeszcze to równanie uprościć, czyli całość możemy podzielić przez 3. Dostaniemy 2x plus h, wynosi 8. Proponuję, aby z tego równania wyznaczyć h, czyli dostaniemy wzór na h. h zostaje po lewej stronie, a po prawej stronie mamy 8 minus 2x. Ponieważ nasze równanie ma dwie niewiadome, Spróbujmy znaleźć drugie równanie, które będzie zawierało te same dwie niewiadome. W drugiej części zadania mamy informację, iż objętość naszego prostopadłościanu ma być największa. Czyli zapiszmy, że objętość ma być maksymalna. Ustalmy więc wzór na objętość prostopadłościanu. Wiemy, że jest to pole podstawy razy wysokość. W podstawie mamy trójkąt równoboczny, więc zapiszmy wzór na pole trójkąta równobocznego, ponieważ nasza krawędź tego trójkąta wynosi x, więc wzór na pole trójkąta równobocznego to będzie x kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. Natomiast za h możemy wstawić nasze wyrażenie. 8 minus 2x. W ten sposób otrzymaliśmy wzór na objętość funkcji x, czyli możemy to zapisać jako v od x. Uprośćmy to wyrażenie, czyli mamy v od x jest równe, to możemy wyciągnąć dwójkę przed nawias i skrócić czwórką z mianownika. W ten sposób dostaniemy x kwadrat pierwiastka z 3 przez 4 razy 2 i w nawiasie mamy 4 minus x. Po skróceniu dostaniemy, opuśćmy ten nawias, czyli wszystko, co jest w nawiasie, mnożymy przez wyrażenie sprzed nawiasu, czyli mamy 4x kwadrat pierwiastka z 3 przez 2. Minus x kwadrat pierwiastka z trzech. Oczywiście tutaj będzie x kwadrat tylko x do potęgi trzeciej przez 2. Tu jeszcze możemy czwórkę z dwójką skrócić, czyli dostaniemy 2 pierwiastki z 3 x kwadrat minus pierwiastek z trzech przez 2, x do potęgi trzeciej. Teraz musimy poszukać takiego x. Dla którego wartość funkcji w od x będzie maksymalna. Zanim jednak to zrobimy, ustalmy dziedzinę naszej funkcji w od x. Wiemy, że długości krawędzi muszą być większe od zera, czyli zarówno x musi być większe od zera, jak i h musi być większe od zera. Tu już widzimy, że mamy x należące do przedziału od 0 do nieskończoności, natomiast tu w miejsce h możemy wstawić wyrażenie 8 minus 2x i to ma być większe od 0. Rozwiążmy taką nierówność, czyli dostaniemy 8 jest większe od 2x, czyli 4 jest większe od x. Teraz poszukajmy części wspólnej tych dwóch rozwiązań nierówności, czyli mamy x od zera większe i x mniejsze od czwórki, czyli częścią wspólną y, częścią wspólną jest przedział od zera do czwórki. Poszukajmy więc x dla którego w od x będzie największe. Warunkiem koniecznym y, na istnienie ekstremum jest to, aby pochodna W od X była równa 0. Obliczmy więc pochodną. Najpierw przepiszmy stałą, czyli dwa pierwiastki z trzech, a teraz obliczamy pochodną z X do potęgi drugiej, czyli dwójkę przerzucamy przed X. -a, w potędze mamy 2 minus 1, czyli 1. Teraz stałą przepisujemy i obliczamy pochodną z x do potęgi trzeciej, czyli trójkę przerzucamy przed x. I w potędze mamy 3 minus 1, czyli 2. Teraz poszukamy miejsc podejrzanych o ekstremum, czyli pochodną w od x przerównamy do 0. Dostaniemy. 4 pierwiastki z 3x minus 3 pierwiastki z 3 przez 2x do kwadratu ma być równe 0. Proponuję, aby najpierw całość podzielić przez pierwiastek z 3, czyli dostaniemy 4x minus 3, drugie x kwadrat równa się 0. Teraz możemy wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias, czyli x wyciągamy przed nawias, w nawiasie dostaniemy 4 minus 3 drugie x to ma być równe 0. Zwróćmy uwagę, że jak teraz opuścimy nawias, z powrotem dostaniemy to, co było piętro wyżej. Zastanówmy się, kiedy iloczyn dwóch liczb da 0. Oczywiście wtedy, gdy przynajmniej jedna z tych liczb będzie 0. czyli albo X będzie 0, albo wyrażenie 4 minus 3 drugie x będzie 0. Dziedziną funkcji są x należące do przydziału od 0 do czwórki, więc pierwszy wynik jest sprzeczny. Rozwiążmy więc drugie równanie. Czyli mamy 4 to jest równe 3 drugie x. I teraz, aby obliczyć x, pomnożmy jeszcze obustronnie przez 2 trzecie, czyli mamy 4 razy 2 trzecie, to jest nasz x, czyli x wynosi 8 trzecich. Możemy jeszcze wziąć całości, czyli mamy 2 całe i 2 trzecie. Naszym miejscem podejrzanym o ekstremum jest 2 i 2 trzecie. Sprawdźmy więc, czy dla takiego x Rzeczywiście istnieje ekstrem i czy jest to maksimum? Proponuję, aby najpierw naszkicować wykres naszej pochodnej. Widzimy, że nasza pochodna to była funkcja kwadratowa, czyli wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Zaznaczmy więc nasze miejsca zerowe, czyli jest tutaj 0 i 2 i 2 trzecie. Ponieważ współczynnik A, czyli współczynnik przy x kwadrat jest ujemny, ramiona naszej paraboli są skierowane w dół. Stwórzmy więc teraz tabelkę. W pierwszym wierszu wstawimy x, w drugim pochodną funkcji w i ostatni wiersz to będzie już funkcja w od x. Nasza oj została podzielona na y, trzy przedziały od minus nieskończoności do 0. Ale ponieważ nasze x -y mieszczą się w przedziale od 0 do 4, to możemy ten przedział pominąć. Kolejny przedział jest od 0 do 2 i 2 trzecie. I dalej zapiszmy 2 i 2 trzecie. Następny przedział mamy od 2 i 2 trzecie do nieskończoności, ale ponieważ nasze xy mieszczą się tylko do 4, no więc ten kolejny przedział zapiszmy od 2 i 2, 2/3 do 4. Z wykresu odczytajmy teraz jakie, y, y, jaki znak ma pochodna w danym przedziale. W przedziale od 0 do 2 i 2 trzecie widzimy, że wartości pochodnej są dodatnie. Natomiast w przedziale od 2 2 do 4 wartości są ujemne. W 2 2 była wartość pochodnej 0. Stąd też wnioskujemy, że w przedziale od 0 do 2 2/3 nasza y, funkcja rośnie, natomiast w przedziale od 2 2 do 4 funkcja maleje. Czyli rzeczywiście w 2 2 mamy maksimum lokalne, czyli objętość y, będzie największa dla x -a równego 2 i 2 trzecie. Zostało nam już tylko do policzenia h. Czyli mamy 8 minus 2 razy za x -a wstawiamy 2 i 2 trzecie. Może zamieńmy to od razu na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 8 trzecich. To nam daje 8 minus 16 trzecich wyciągnijmy całości, czyli mamy 5 całych i 1 trzecia, po odjęciu mamy 2 i 2 trzecie, czyli objętość prostopadłościanu będzie maksymalna. Wtedy gdy krawędź podstawy będzie wynosiła 2,2 ,2 trzecie. I wysokość będzie wynosiła 2 i 2 trzecie.